Winston Groom. Forest i spółka. Przełożyła Julitta Wroniak. Czyta Krzysztof Kołbasiuk. Mojej uroczej żonie, Annie Clinton Groom, która przeżyła z Forestem tyle uroczych lat. Modlitwa błazna. Gdy uczta dobiegła końca, król, by myśli złych wstrzymać gonitwę, do błazna rzekł: klęknij tu, błaźnie, i szybko zmów do mnie modlitwę. Trefniś zdjął czapkę z dzwoneczkami, zerknął na kpiące miny wkoło. Jego gorycz skrywała farba, którą umazał twarz po czoło. Schylił głowę, powoli klęknął, parsknęli śmiechem dworzanie, a on wyszeptał błagalnym tonem: okaż błaznowi litość, panie. Zaległa cisza. Król wyszedł z sali, w ogrodzie usiadł w swej altanie i w samotności szepnął cicho: okaż błaznowi litość, panie. Edward Rowland Sill, 1868 rok. Rozdział pierwszy. Jedno wam powiem. Każdemu zdarza się spudłować w życiu, dlatego wokół spluwaczek leżą gumowe wycieraczki. I jeszcze jedno wam powiem. Nie pozwólcie, żeby ktoś kręcił film o waszym życiu. Nie chodzi o to, jak was przedstawiają. Chodzi o to, że potem nie odpędzicie się od ludzi. Będą się do was przyklejać, wypytywać o różne rzeczy, wtykać wam kamery pod nos, prosić o autografy, gadać bzdety o tym, jakie to fajne z was chłopaki. Gdybym mógł załadować do beczek i sprzedać tę całą wazelinę, to miałbym więcej szmalu niż panowie Donald Trump, Michael Mulligan i Ivan Bonzowski razem wzięci. Ale do sprawy tych panów i szmalu to jeszcze wrócę. Najpierw opowiem wam, co się ze mną działo przez ostatnie 10 czy 12 lat. Otóż dużo się działo. Po pierwsze, jestem 10 czy 12 lat starszy, co jest znacznie mniej zabawne, niż się może wydawać. Po drugie, no, mam trochę siwych włosów na łepetynie i nie jestem już tak szybki w biegach jak dawniej, o czym przekonałem się, kiedy weszłem na boisko, bo trzeba wam wiedzieć, że znów zacząłem grać w futbola. Bo po co? No, żeby zarobić nieco mamony. A było to w Nowym Orleanie, gdzie wylądowałem po rozlicznych pierepałkach, sam jak palec. Szybko znalazłem sobie pracę. Zamiatanie w lokalu z rozbieraniem, na które mówiło się striptease. U Wandy zamykano dopiero o 3 nad ranem, więc w ciągu dnia to miałem kupę wolnego czasu. I którejś nocy siedzę sobie grzecznie w kącie i patrzę, jak moja przyjaciółka Wanda się striptizuje, kiedy nagle tuż przy scenie wybucha wielka awantura. Latają przekleństwa, krzesła, stoły, butelki po piwie. Ludzie drą się na cały regulator, jedni drugich łomoczą po głowach, kobiety piszczą. Ach, na ogół niewiele sobie z takich bujek robiłem, bo walono się 2 albo 3 razy na wieczór, ale tym razem jeden z bujkowiczów wydał mi się znajomy. On był ogromny, jak stodoła. Trzymał w łapie butelkę piwa i wymachiwał nią jak zawodnik, co się szykuje do podania piłki. Kurde, takiego wymachu ja nie widziałem od czasu, jak grałem w futbola na uniwerku w Alabamie. A patrzę i ze zdumienia przecieram oczy i kogo rozpoznaję? Kumpla z drużyny, węża we własnej osobie, tego samego, któremu 20 lat temu, jak graliśmy na Orange Bowl z palantami z Nebraski, coś się pokiełbasiło we łbie i zamiast w końcówce meczu rzucić piłkę do mnie, cisnął ją na aut. Oczywiście przez ten jego pokiełbaszony rzut nasza drużyna przegrała, mnie wysłano do Wietnamu na... Ale dobra, nie ma co do tego wracać. No więc podeszłem, wyrwałem mu butelkę, on się okręcił, wybałuszył gały i tak się ucieszył na mój widok, że z radości walnął mnie w baniak. I to był błąd, bo zwichnął sobie łapę. Jak wtedy nie rozedrze mordy, jak nie puści wiąchy? O, pech chciał, że akurat w tym momencie zjawili się gliniarze i zgarnęli nas. Wszystkich do paki. A paka to takie miejsce, o którym co nieco wiedziałem i to... Wcale nie ze słyszenia, ale nic.
Rano, jak już wszyscy potrzeźwieli, Klawisz przyniósł nam śniadanie po ciepłej paruwie i czerstwej bułce, a potem zaczął się pytać, czy chcemy do kogoś zadzwonić, żeby przyszedł z kaucją i nas wykupił, czy wolimy pokiblować parę dni. Wąż się wścieka, jakby bąka połknął. Psiakre, Forest, ilekroć się natykam na twój tłusty zad, zawsze ląduję w tarapatach. No, tyle lat cię nie widziałem i było dobrze. Spotykam cię, a? I co? A? I trafiam do pierdla. Bez słowa kiwam łepetyną, bo co mam powiedzieć? Ma rację. A? Po pewnym czasie przychodzi jakiś gość z bardzo smętną miną, wpłaca forsę, no i wkrótce opuszczamy więzienie. Ja, wąż, no i jego kumple. Swoją drogą, mówi do mnie mój dawny koleś, co u licha robiłeś w tej knajpie? Więc mu wyjaśniam, że pracuję tam jako sprzątaczka. Wąż patrzy na mnie dziwnie, a potem woła: rany boskie, człowieku, miałeś wielką firmę krewetkową w Bajula Bat. Co się stało? Przecież byłeś milionerem. Skoro pytał, no to opowiedziałem całą smutną prawdę o tym, jak interes krewetkowy wziął i splajtował. A było to tak. Wyjechałem z Bajula Bat, bo miałem podziurki w uszach tego gówna, co się wiąże z prowadzeniem dużej firmy. Cały interes zostawiłem na barkach mamy i moich dwóch przyjaciół. Porucznika Dana, którego znałem z Wietnamu, no i mistrza szachowego, pana Tribble, który sponsorował mnie w turniejach szachowych. A najpierw umarła mama i to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. A potem zadzwonił do mnie porucznik Dan, że odchodzi z firmy, bo już się dość wzbogacił. A jeszcze potem dostałem list z urzędu podatkowego, w którym pisało, że ponieważ nie płaciłem podatków z działalności krewetkowej, to oni, znaczy się ten urząd, zamykają mi firmę, a budynek i kutry przejmują na własność. No i kiedy pojechałem zobaczyć, co się dzieje, zobaczyłem, że nie działo się absolutnie nic. A budynki stały puste, telefony były odcięte, elektryczność wyłączona, na drzwiach wejściowych wisiała kartka przyczepiona przez szeryfa o jakimś wywłaszczeniu. O, i tylko chwasty rosły wszędzie jak na drożdżach. A nic z tego nie kapowałem, więc polazłem do taty Bubby wywiedzieć się, co jest grane. Bubba to był mój wspólnik i kumpel z Woja, który zginął w Wietnamie, a jego tata pomagał mi w rozkręcaniu interesów, więc pomyślałem sobie, że kto jak kto, ale on, no na pewno, powie mi prawdę, bez żadnych ogródków. A kiedy wchodzę na podwórze, tata Bubby siedzi na schodach przed domem z miną pogrzebową. A co się stało z moim interesem krewetkowym? Pytam go. A staruszek potrząsa smętnie głową i mówi: niestety, Forest, wydarzyła się przykra rzecz. Obawiam się, że jesteś bankrutem. Ale dlaczego? Pytam go. A on na to: bo cię zdradzono. I opowiedział mi wszystko po kolei. O, kiedy ja obijałem bąki w Nowym Orleanie, a mój poczciwy przyjaciel, porucznik Dan, razem z moim drugim poczciwym przyjacielem, małpą, a dokładniej to tym, o orangutem Zuzią, wrócili do Bajula Bat, żeby pomóc rozwiązać problemy, co nękały firmę. A problemy, co nękały firmę, polegały na tym, że powoli zaczynało brakować krewetków. Po prostu ni z gruszki, ni z pietruszki cały świat dostał bzika na ich punkcie. Ludzie w takich miejscach jak Indianapolis, którzy kilka lat temu nawet nie wiedzieli, co to krewetek, teraz chcieli je wtrząchać w każdej knajpie i każdym barze, o każdej porze dnia i nocy. I tata Bubby i inni pracownicy firmy harowali jak dzikie woły, poławiali najszybciej jak się dało, ale krewetki nic sobie nie robiły z ludzkich apetytów i rozmnażały się we własnym tempie. Po jakimś czasie łowiliśmy ich coraz mniej, o gdzieś tak z połowę tego, co na początku, i powoli wszystkich zaczęła ogarniać panika. Tata Bubby nie był pewien, co się potem wydarzyło. W każdym razie sprawy przybrały jeszcze gorszy kołowrót. Najpierw porucznik Dan rzucił wszystko w cholerę, a tata Bubby widział, jak razem z jakąś panią ubraną w szpilki i jasną, tak, bitlesowską perukę, wsiadł do długiej limuzyny, otworzył okno, pomachał dwoma wielkimi butlami szampana i odjechał. A później pan Tribble rzucił wszystko w cholerę. Po prostu któregoś dnia wyszedł i więcej nie wrócił. A kiedy pan Tribble znikł, to inni też porezygnowali, bo im nikt nie płacił pensji. I w
firmie został jedynie poczciwy Zuzia, który odbierał telefony i w ogóle, ale kiedy zakład telefoniczny odciął nam linię, a Zuzia też odszedł. Uznał, że już na nic się nie przyda. Zabrali całą twoją forsę, powiedział tata Buby. Kto? Spytałem. A on na to wszyscy. Dan, pan Trybu, sekretarki, poławiacze, pracownicy administracyjni, nikt nie odchodził z pustymi rękami, nawet stary Zuzia. Kiedy go ostatni raz widziałem, znikał za winklem, tachając pod pachą komputer. Nie wiecie, jak bardzo mnie to wszystko zgnębiło. Nie chciałem wierzyć własnym uszom. Kto, jak, kto, ale żeby Dan wyciął mi taki numer i pan Trybu, i Zuzia. O, tak czy inaczej, drogi chłopcze, jesteś zupełnie spłukany, powiedział tata Buby. A ja mu na to, że nie po raz pierwszy w życiu. Ale było za późno, żeby czemukolwiek zaradzić. A trudno, pomyślałem sobie, moja strata. Tę noc spędziłem na jednej z naszych przystani. Na niebo wytoczył się wielki półksiężyc i zawisł nad zatoką Mississippi. Zacząłem dumać o mamie, że gdyby żyła, to nikt by mnie nie okradł. Dumałem też o Jenny Karen, która już nie nazywała się Karen, tylko jakoś inaczej. I o małym Foreście, który był moim synem. Psiakość. Przecież obiecałem Jenny, że będę jej wysyłał dla dzieciaka całą moją dolę z hodowli krewetków. I co ja teraz zrobię? Jestem goły, spłukany jak klozet. Można być bankrutem bez forsy, jak się jest młodym i nie ma obowiązków, ale ja, kurde, będę miał 30 z hakiem na karku i małego Foresta, któremu chciałem zabezpieczyć przyszłość. Oho, obiecanki, cacanki, znów wszystko schrzaniłem, jak zawsze. Wstałem z desek i ruszyłem na koniec mola. Poczciwy księżulo wciąż wisiał nad wodą, prawie maczając w niej roga. Nagle zebrało mi się na płacz, oparłem się o drewnianą poręcz. Musiała być zgniła, bo zanim się kapłem, co się dzieje, wylądowałem razem z nią w wodzie. A krew. Stałem zanurzony po pas i czułem się jak kretyn. Marzyłem o tym, żeby podpłynęła wielka ryba, jakiś rekin. Albo co, i mnie zżarła. Ale nic nie podpłynęło, więc rad nie rad wygramoliłem się na brzeg. Poszłem na przystanek i złapałem pierwszy autobus do Nowego Orleanu. Ledwo zdążyłem pozamiatać u Wandy, zanim pojawili się goście. A dwa dni później wąż wpadł do stripteaserni tuż przed zamknięciem lokalu. Łapę miał poowijaną w bandaże i wetkniętą w szynę, bo ją sobie zwichnął, kiedy walnął mnie w łeb. Ale nie w tej sprawie chciał się ze mną widzieć, tylko w całkiem innej. Gump, mówi do mnie. Czy ja dobrze zrozumiałem, że już nie masz tych milionów i zarabiasz na życie sprzątając te budeczki? Oszalał, chłopie. Powiedz mi jedno, wciąż masz tyle pary w nogach jak dawniej? Nie, nie mam zielonego. Dawno nie biegałem. Wiesz co, on na to? Jestem rozgrywającym w New Orleans Saints. Może słyszałeś, że ostatnio kiepsko nam idzie. Na 8 rozegranych meczów wszystkie przerżnęliśmy, zyskaliśmy przydomek fujary. No, w każdym razie, w przyszły weekend mamy się zmierzyć z New York Giants. Jeżeli będziemy grać jak dotąd, pewnie znów damy plamę i wywalą mnie na zbity pysk. Kurde, zdumiałem się, to ty ciągle grasz w futbola? Serio? No nie bądź głupi, a co? Mam grać w orkiestrze? No, może na puzonie, co? Słuchaj, musimy na niedzielę coś wymyślić, jakąś chytrą sztuczkę, żeby dziansi nam nie dokopali. O, i właśnie przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Ty będziesz naszą tajną bronią. Przećwiczysz ze dwie stare zagrywki. O, i tyle powinno wystarczyć. Kto wie, jeśli dobrze wypadniesz, to może przyjmą cię na stałe. Czy ja wiem, dawno nie grałem w futbola. Ostatni raz to było wtedy na Orange Bowl z tymi palantami z Nebraski, kiedy w czwartej próbie rzuciłeś piłkę na out.
Cholera. Jasna, Gump. Musisz mi o tym przypominać. Od tamtego meczu minęło 20 lat. Wszyscy oprócz ciebie dawno o nim zapomnieli. Kurwa, jesteśmy w podrzędnym lokalu. Dochodzi druga nad ranem. Ty zasuwasz rzeźcierą, szorujesz podłogę i kręcisz nosem na moją propozycję? Może to twoja jedyna szansa w życiu? Kretyn jesteś, czy co? Chciałem mu powiedzieć, że tak, ale zanim otwarłem usta, wąż chwycił serwetkę i zaczął po niej mazać. Słuchaj, mówi, masz tu adres stadionu, na którym ćwiczymy. Przyjdź jutro punktualnie o 1:00. Pokaż przy wejściu tę kartkę i powiedz, żeby cię do mnie przyprowadzili. Kiedy wyszedł, schowałem serwetkę do kieszeni i wróciłem do sprzątania. Potem w domu nawet przez minutę oka nie zmrużyłem, tylko całą noc dumałem nad tym, co wąż powiedział. Kurde, może ma rację. Co mi szkodzi spróbować? Przypomniałem sobie dawne czasy, uniwerek w Alabamie, mecze futbolowe, trenera Bryanta, Curtisa, Bubę i innych chłopaków i tak sobie rozmyślałem, aż mi się oczy spociły z wysiłku, bo to były najlepsze lata mojego życia. Właśnie wtedy, jak wygrywaliśmy, a tłum na stadionie kibicował i krzyczał. Rano ubrałem się, wyszłem zjeść śniadanie, potem wsiadłem na rower i o 1:00 zajechałem pod adres, co mi go wąż zapisał na serwetce. To mówi pan, że jak się pan nazywa? Spytał wartownik, kiedy mu pokazałem bazgroły węża. Patrzył na mnie, jakby chciał wypatrzeć jakąś wesz, czy co? Forrest Gump, powiadam. Grałem kiedyś z wężem w jednej drużynie. Akurat, on na to. Wszyscy tak gadają. Ale ja naprawdę grałem. No dobra, dobra, niech pan poczeka. Skrzywił się i znikł za drzwiami. Po chwili wrócił, kręcąc łbem ze zdumienia. W porządku, panie Gump, mówi, proszę za mną. I prowadzi mnie grzecznie do szatni. Widziałem w swoim życiu sporo dryblasów. Na przykład te palanty z Nebraski, co graliśmy z nimi na Orange Bowl. To dopiero były góry mięcha, ale w porównaniu z chłopakami, których zobaczyłem w szatni, tam szkoda gadać. Ja sam mam ze 2 metry wysokości i ponad 100 kilo żywej wagi, ale nagle poczułem się jak knypeć. Na oko każdy z nich bił mnie wzrostem o głowę, a ważył tyle, co 2 takich jak ja. Szukasz kogoś, dziadku? Pyta się jeden, który od innych różnił się strojem. Ta, mówię, węża. Nie ma go, on na to. Trener wysłał go do lekarza. Parę dni temu walnął jakiegoś idiotę w łeb i zwichnął sobie łapę. Wiem, mówię. A może ja ci mogę w czymś pomóc? Pyta. Nie wiem. Mówię, wąż kazał mi tu przyjść i zagrać z wami. Zagrać? Dziadku, z nami? Facet mruży oczy, rozbawiony. Tak, bo widzi pan, dawno temu w Alabamie wąż i ja graliśmy w jednej drużynie i wczoraj wieczorem, jak mnie odwiedził w stripteaserni, powiedział, że zaraz, zaraz. Przerywa mi gość. Czy ty przypadkiem nie nazywasz się Forrest Gump? No pewnie, mówię. A on na to, w porządku. Już wszystko jasne, wąż mi o tobie opowiadał. Podobno masz niezłą parę w nogach. No, nie wiem. Dawno nie biegałem, mówię. Dobra, Gump. Obiecałem wężowi, że cię wypróbuję. Zamknij drzwi, przebierz się w strój. Aha, mam na nazwisko Harley. Trenuję skrzydłowych. Trener Harley wskazał mi pustą szafkę, a potem kazał znaleźć dla mnie portki, bluzę, ochraniacze, no i inne takie. Kurde, ale się wszystko pozmieniało przez te lata. Każda część stroju miała tyle poduszków, gumowych podkładek i innych bajerów, że kiedy się w końcu przebrałem, czułem się jak jaki marsjanin, czy co? Ledwo mogłem się ruszać, ale nic. Wychodzę z szatni. Chłopaki są już na stadionie i się rozgrzewkują. Trener daje mi ręką znać, żebym przyłączył się do jego grupy, która ćwiczy podania, więc się przyłączam nawet chętnie, bo pamiętam tę rozgrzewkę z czasów alabamskich.
Polega na tym, że wszyscy stoją w rzędzie, a potem każdy kolejno przebiega. Z 10 metrów odwraca się i łapie piłkę, którą trener czy ktoś mu rzuca. A kiedy nadchodzi moja kolej, biegnę, odwracam się i dostaję piłką w ryj. Z wrażenia potykam się i zwalam jak długi na ziemię. Trener nic nie mówi, potrząsa jedynie łbem, więc zrywam się i ponownie ustawiam w rządku. Po 4 czy 5 próbach ani razu jeszcze nie złapałem piłki. Chłopaki coraz bardziej się ode mnie odsuwają, jakbym cuch albo co. Po pewnym czasie trener rozdziawia się i zaczyna krzyczeć. Wszyscy dzielą się na dwie drużyny i ustawiają naprzeciwko siebie. Zaczyna się gra. Po paru minutach trener woła mnie do siebie. Dobra. Gump powiada, nie wiem co mi odbiło, ale dam ci szansę. Zajmij pozycję skrzydłowego i spróbuj złapać piłkę, tylko postaraj się nie przynieść wężowi wstydu, inaczej te draby do końca życia będą się wyśmiewać. I z niego, i ze mnie. Chłopaki stoją zbite w młyn i się naradzają. Wbiegam na boisko i mówię im, że trener kazał mi grać. Rozgrywający patrzy na mnie jak na wariata, ale co ma robić? Wzrusza ramionami i mówi, w porządku, Gump. Zagrywka 8-0-3. Lecisz 20 yardów, skręcasz w prawo i dajesz pełny gaz. No dobra, rozchodzimy się i wszyscy zajmują pozycję. Ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie powinienem stanąć, więc staję tam, gdzie mi się wydaje, że ma stać skrzydłowy, ale rozgrywającemu się to nie podoba i macha, żebym podszedł bliżej. Po chwili podaję piłkę między nogami i zaczynamy. Chcę widzieć, co się dzieje, więc pędzę tyłem ze 20 yardów, skręcam, jak mi kazali, i wtem widzę, że piłka leci idealnie w moją stronę. Odruchowo wyciągłem ręce, złapałem ją, pognałem. Ile sił w piętach, jak babcię kocham. Przebiegłem kolejne 20 yardów, zanim dopadło mnie dwóch dryblasów i zwaliło na ziemię. Kurde, ale się wtedy zrobił rwetes. Niby, co to u diabła miało być, jeden z nich drze gębę. Tak się nie gra, piekli się drugi. Co on do cholery wyprawia? A przylatuje następnych 2 czy 3, wszyscy krzyczą, dziamgoczą, wymachują łapami. Myślę sobie, nie będę tego słuchał, więc podnoszę się i wracam do swoich, którzy znów robią młyn. O co im chodzi? Pytam się rozgrywającego. A on na to, nie przejmuj się, Gump. To durnie. Najmniejsza zmiana i odstępstwo i oni całkiem tracą głowę. Spodziewali się, że zagrasz tak, jak ci kazałem, a ty skręciłeś w lewo zamiast w prawo, a w dodatku cały czas zasuwałeś tyłem. Tego nie ma w podręczniku, więc na szczęście w porę cię spostrzegłem. Swoją drogą, wiesz, to był piękny chwyt. Do końca popołudnia złapałem jeszcze 5 czy 6 podań, z czego cieszyli się wszyscy oprócz obrony. W tym czasie wąż wrócił od doktora i przyglądał się, jak gramy. Stał za boczną linią boiska, właściwie nie stał, tylko skakał jak żaba w amoku i szczerzył się od ucha do ucha. Forest, chłopie, powiedział, jak skończyliśmy, szykuj się na niedzielę, ale damy wycisk tym dziansom. Cholera, co za szczęście, że się na ciebie napatoczyłem. Ciekaw byłem, czy tego napatoczenia się nie będzie jeszcze żałował. No nic, trenowałem codziennie, więc kiedy nadeszła niedziela, byłem w całkiem niezłej formie. Wężowi łapa się już zagoiła i grał na swojej stałej pozycji rozgrywającego. Przez pierwsze 2 kwarty dosłownie wypruwał sobie flaki, więc kiedy zeszliśmy w przerwie do szatni, przegrywaliśmy tylko 0-22. Dobra, Gump, powiada do mnie trener Harley, zaraz damy Johnson do iwatu. Uśpiliśmy na tyle ich czujność, że są pewni łatwego zwycięstwa. Ty im pokrzyżujesz, szyki. Jeszcze coś tam do mnie gada. Jak to popędzimy tamtym kota, a potem ruszamy z powrotem na stadion. W pierwszej próbie któryś z naszych wykopuje piłkę tak, że przedszkolak by to lepiej zrobił. Zaczynamy grę tuż przy własnym polu punktowym. Nie widać, trener Harley chciał jeszcze bardziej uśpić czujność przeciwnika. Teraz podchodzi do mnie i klepie mnie w tyłek. Biegam na boisko. Na trybunach zapada cisza, a potem słychać jakieś niskie pomruki albo co. Pewnie organizatorzy nie zdążyli wpisać mojego nazwiska do programu i kibice nie wiedzą, co ja za jeden. Wąż patrzy na mnie roziskrzonym wzrokiem. Dobra, Forest, mówi. Pokażemy im jeszcze. Jeszcze nas popamiętają. Ustawiamy się. On podaje numer zagrywki. Drałuje w stronę linii bocznej. Potem skręcam. Odwracam się. Patrzę, a piłki nie ma. Wąż trzymają pod pachą i sadzi to w prawo, to w lewo, to tu, to tam. Cały czas przed naszą bramką. A za nim gania z 4 czy 5 dziansów. Kurde, pewnie pokonał ze 100 yardów. Tyle, że ani kawałka do przodu. Przepraszam, chłopaki. Mówi, kiedy znów robimy młyn. Wtem wsuwa łapę do gaci, wyciąga małą plastikową flaszkę, przytyka ją do ust i dudli. Co to? Pytam się.
100% sok pomarańczowy. A myślałeś, idioto, że co? Że taki stary wyga jak ja żłopie na boisku whisky? No, proszę. A powiada się, że czym skorupek za młodu nasiąk? A z drugiej strony mówi się, że tylko krowa nie zmienia zwyczajów, więc sam nie wiem, jak to jest, ale cieszę się, że wąż się więcej nie alkoholizuje. No dobra, powtarzamy zagrywkę. Jeszcze raz lecę na skrzydło, cisza na trybunach trwała krótko. Kibice znów gwizdzą, rzucają na boisko papierowe kubki, programy z nazwiskami zawodników, nadgryzione hot dogi. I tym razem, kiedy się odwracam, dostaję w dziób wielkim, zgniłym pomidorem. Ktoś go specjalnie przyniósł, żeby móc wyrazić niezadowolenie. I muszę przyznać, że tego się nie spodziewałem. Podnoszę odruchowo ręce do twarzy i tak się składa, że akurat w tym momencie łap. Obrywam piłką rzuconą przez węża i padam na ziemię, ale przynajmniej nie zaczynamy gry spod własnej bramki. Wstaję i usiłuję zetrzeć z twarzy rozpaćkanego pomidora. Trzeba uważać. Forest, mówi wąż. Ludzie lubią ciskać zawodników różne świństwa, ale nie przejmuj się. Nie mają nic złego na myśli. Po prostu tak wyrażają emocje. A ja sobie myślę, kurde, a nie mogą się emocjonować trochę grzeczniej? No nic, wracam na miejsce i nagle słyszę skierowany do mnie strumień wyzwisk i przekleństw. Patrzę, skąd wypływa i jak bum, cyk, cyk, nie wierzę własnym oczom, bo w zawodniczym stroju dziansów widzę poczciwego Curtisa, który w dawnych alabamskich czasach grał na pozycji skrzydłowego. Curtis był moim współpokojowiczem na uniwerku w Alabamie. Nie najlepiej się wtedy dogadywaliśmy, bo trudny miał charakter. A kiedyś na przykład wyrzucił przez okno silnik motorówki, a w dodatku prosto na wóz policyjny. Trener Bryant kazał mu za karę obiec kupę razy boisko. A potem, kiedy rozkręciłem interes Bayou LaBatre, dałem Curtisowi robotę przy krewetkach. A odkąd go znałem, zawsze zaczynał rozmowę odpuszczenia z 10 wiąchów przekleństw, a dopiero później przechodzi do sedna, czyli, no sami rozumiecie, niełatwo się było kapnąć, o co mu idzie, zwłaszcza jak się miało na myślenie 5 sekund, a mniej więcej tyle zostało do wznowienia meczu. Pomachałem więc staremu kumplowi, na nic więcej nie było czasu, a jego tak to zdziwiło, że spojrzał pytająco na kogoś w swojej drużynie i właśnie wtedy rozległ się gwizdek. Minęłem Curtisa jak wystrzelony z procy. W ostatniej chwili próbował bez skutku podstawić mi nogę i pognałem przed siebie. Rzucona przez węża piłka spadła mi prosto w graby. Nie musiałem zwalniać ani przyspieszać, ani nic. Złapałem ją, pomkłem na pole punktowe i zdobyłem przyłożenie. Hurra! Chłopaki rzuciły się na mnie, zaczęły skakać, cieszyły się. No i w ogóle. Kiedy się wreszcie od nich uwolniłem, podszedł do mnie Curtis. Ładnie się spisał, dupku. Z jego ust był to najwyższy komplement. W tym momencie pac i dostał pomidorem w sam środek pyska. Tak się zdumiał, że z wrażenia za nie mówił. Żal mi się zrobiło, biedaka. Nie przejmuj się. Próbuję go pocieszyć. Oni nie mają nic złego na myśli, po prostu tak wyrażają emocje. Sam widziałem w telewizji, jak w łyżwiarzy ciskają kwiatami. Ale moje wyjaśnienia nie bardzo go przekonały. Podbiegł do trybuny i zamiast się grzecznie ukłonić, jak to robią ci na łyżwach, zaczął się wydzierać, sypać przekleństwami i pokazywać widzom, gdzie go mogą pocałować. Stary, poczciwy kartnica, nic się nie zmienił. To było ciekawe. Popołudnie, w czwartej kwarcie prowadziliśmy 28-22. Jeszcze raz pokazałem, co umiem, kiedy złapałem piłkę rzuconą z odległości 40 jardów przez gracza, który wszedł na miejsce węża, bo wężowi przeciwnik wygryzł z nogi kawał mięcha i trzeba mu ją było zszywać. Przez całą końcówkę meczu kibice kibicowali gam, 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 aż uszy puchły. A jak się mecz zakończył, na boisko wbiegło stado gryzipiórków z gazet i fotografów, obtoczyli mnie ciasno i zaczęli zasypywać głównie jednym pytaniem, mianowicie, co ja za jeden? W każdym razie w moim życiu zaszła wielka zmiana. Za mecz z Giantsami kierownictwo Saintsu dało mi czek na 10 tysięcy dolców. Tydzień później graliśmy z Chicago Bears. 3 razy złapałem piłkę i zdobyłem punkty przez przyłożenie. Kierownictwo Giantsów wymyśliło sobie, że będzie mi płacić akordowo, znaczy się 1000 dolców za każde złapane podanie i 10 tysięcy premii za każde przyłożenie. W porządku. Po 4 kolejnych meczach zrobiło się ze mnie prawdziwe panisko. Miałem 60 tysięcy na koncie.
Konto drużyny też się poprawiło. Z wynikiem 8 meczów przegranych i 6 wygranych awansowaliśmy na wyższe miejsce w tabeli. Tydzień przed następnym meczem z Detroit Lions wysłałem na adres Jenny Karen czek dla małego Foresta na sumę 30 tysięcy dolarów. Kiedy dokopaliśmy Detroit Lions, a potem kolejno drużynom Redskins, Colts, Patriots, 49ers i Jets, wysłałem Jenny jeszcze jeden czek na 30 tysięcy. Sądziłem, że do czasu mistrzostw kraju zarobię tyle, że do końca życia będę pływał w luksusie. Ale tak się nie stało. Wygraliśmy mistrzostwa naszej dywizji. Następny mecz, jaki nas czekał, to z Dallas Cowboys na ich boisku. Przyszłość wyglądała różowo. Chłopaki były pewne zwycięstwa. W szatni po treningach strzelali się ręcznikami po tyłkach. Wąż znów był w świetnej formie i nawet przestał dudlić sok pomarańczowy. Któregoś dnia jeden z zawodników przychodzi do mnie i mówi: wiesz, Gump, powinieneś znaleźć sobie agenta. Kogo? Pytam. Agenta, idioto, kogoś, kto by cię reprezentował i dbał o twoje interesy. Za mało ci płacą. Wszystkim za mało płacą, ale my przynajmniej mamy agentów, którzy wykłócają się za nas z tymi skurwielami z kierownictwa. Powinieneś dostawać 3 razy więcej niż ci dają. Więc się go posłuchałem i znalazłem sobie agenta. Agent nazywał się pan Butterfield. Pierwsza rzecz, jaką pan Butterfield zrobił, to zaczął się wykłócać z tymi skurwielami z kierownictwa. Kierownictwo wezwało mnie na rozmowę i aż się pieniło z wściekłości. Gump, powiada kierownictwo, podpisałeś z nami umowę, która przewiduje, że w tym sezonie dostajesz $1000 za każde złapane podanie i 10 tysięcy za każde przyłożenie. I co, nagle przestało ci się podobać? Aha, o co tu do diabła chodzi? Nie wiem, mówię, zatrudniłem agenta. Agenta? Woła kierownictwo. Jakiego agenta? To nie agent, to bandyta. Nikt ci o tym nie poinformował? Mówię, że nikt. W tej sytuacji kierownictwo postanawia samo mnie poinformować. Otóż ten bandyta, pan Butterfield, zagroził im, że nie pozwoli mi wyjść na boisko, jeśli nie otrzymam 3 razy więcej niż obecnie. To rozbój, drze się właściciel Sańców. Uprzedzam cię, Gump, że nie dam się szantażować. Jeśli opuścisz choć jeden mecz, przysięgam, że osobiście wywalę cię na zbity pysk i dopilnuję, żebyś już nigdy, nigdzie nie zagrał. Rozumiesz? Powiedziałem, że tak i wróciłem na boisko trenować dalej z drużyną. Mniej więcej w tym czasie rzuciłem robotę w stripteaserni Wandy, bo jako zawodnik musiałem wcześniej kłaść się spać. Wanda powiedziała, że rozumie, że wcale się nie dziwi. Zresztą sama planowała mnie zwolnić, bo to nie przystoi, żeby gwiazda Sańców robiła u niej za sprzątacza. Poza tym ludzie już nie przychodzą, żeby oglądać striptease, przychodzą, żeby oglądać ciebie, durna pało. No dobra. Dzień przed wyjazdem do Dallas poszłem na pocztę sprawdzić, czy nie ma do mnie listów. Był jeden z Mobile w Alabamie. Patrzę na adres nadawcy i widzę nazwisko pani Karen, mamy Jenny. Do tej pory zawsze cieszyłem się jak głupi, kiedy miałem wiadomość od Jenny czy na jej temat, ale tym razem sam nie wiem, coś mnie boleśnie ścisło za serce. W kopercie jest druga koperta, wciąż zaklejona, w niej mój list do Jenny razem z czekiem na 30 tysięcy. Oprócz tego jest list od pani Karen do mnie. Zaczynam czytać i zanim doczytuję do końca, odechciewa mi się żyć. Kochany Foreście, pisze mama Jenny, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale miesiąc temu Jenny bardzo poważnie zachorowała. Jej mąż Donald również, Donald umarł w zeszłym tygodniu. Dzień później umarła Jenny. Pani Karen coś tam jeszcze napisała, ale nie pamiętam co. Nie mogłem oderwać oczu od tych pierwszych linijek. Łapy mi się trzęsły, a serce waliło, jakbym miał wykorkować. To nieprawda. Krzyczałem do siebie w duchu. To nie może być prawda. Boże, tylko nie Jenny.
Tak długo ją znałem, od samej szkoły podstawowej, tak mocno ją kochałem. Tylko dwie osoby kochałem w życiu, mamę i Jenny, Karen. Wielkie krople łez ciekły mi po twarzy i powoli kapały na list, atrament się rozpływał, a w końcu rozpłynął się cały list. Oprócz kilku ostatnich zdań, a te brzmiały tak. Jest u mnie mały Forest. Oczywiście mogę się nim opiekować, dopóki starczy mi sił, jednakże nie czuję się najlepiej, więc byłoby dobrze, gdybyś między meczami znalazł czas, żeby nas odwiedzić, musimy porozmawiać. Nie pamiętam, co było później, wiem tylko, że wróciłem do domu, wrzuciłem kilka rzeczy do torby i tego samego popołudnia wsiadłem w autobus do Mobilu. Czas wlókł się, jak żółw. Całą drogę rozmyślałem o Jenny, o tych wszystkich latach, które się znaliśmy. Tyle razy ratowała mnie w szkole z różnych opresji, nie gniewała się, kiedy niechcący zdarłem z niej w kinie sukienkę i później, kiedy zdarłem z niej tego faceta od banjo, z którym grała w jednej kapeli, myślałem, że ją napastowuje, a oni się po prostu kochali w samochodzie. No nic, potem był Boston, Jenny śpiewała ze zbitymi jajami, ja studiowałem na Harvardzie i grałem w sztuce Szekspira. Kilka lat po Bostonie odnalazłem Jenny w Indianapolis. Pracowała przy regenowaniu opon samochodowych. Tam w Indianapolis zostałem zapaśnikiem. Bardzo się to Jenny nie podobało, zwłaszcza jak przypinałem sobie ośle uszy i ośli ogonek. Boże, to nieprawda, powtarzałem. To nieprawda. To nieprawda. Ale powtarzanie nic nie dało. W głębi duszy wiedziałem, że pani Karen napisała prawdę i że Jenny naprawdę nie żyje. Zanim dotarłem do domu pani Karen, była już prawie 9 wieczór. O, Forest! Woła na mój widok mama Jenny. Rzuca mi się na szyję i beczy, więc ja też bek, bo nie umiem się powstrzymać. Po jakimś czasie wchodzimy do środka. Pani Karen częstuje mnie mlekiem, ciasteczkami i próbuje opowiedzieć, co się stało. To była jakaś dziwna, tajemnicza choroba. Mówi, zapadli na nią mniej więcej w tym samym czasie. Potem wszystko potoczyło się błyskawicznie. Jenny z dnia na dzień traciła siły, ale na szczęście nie cierpiała. Wyglądała tak ślicznie, tak niewinnie. Leżała w łóżku w tym samym, w którym sypiała jako mała dziewczynka. Włosy miała długie, rozpuszczone. Twarz spokojną, jak aniołek któregoś dnia. Pani Karen zamilkła na chwilę, już nie płakała. Popatrzyła przez okno na latarnię uliczną, a potem ciągła dalej. Któregoś dnia zachodzę rano, a ona nie żyje. Leży z głową na poduszce, zupełnie jakby spała. Mały Forest bawił się na werandzie, nie byłam pewna, co robić, ale zawołałam go i powiedziałam, żeby pocałował mamusię, więc ją pocałował. Nie wiedział, o co chodzi i niczego się nie domyślił, bo mu kazałam wrócić do zabawy. Pochowaliśmy Jenny następnego dnia na cmentarzu. Magnolia spoczywa teraz w cieniu klonu obok swojego taty i babci, a mały Forest... Nie mam pojęcia, co on z tego rozumie. O ojcu dotąd nie wie. Donald umarł w Savannah, w domu swoich rodziców. Mały Forest oczywiście widzi, że mamy nie ma, ale chyba nie bardzo kojarzy, co się z nią stało. Mogę zobaczyć? Pytam panią Karen. Ona nie bardzo kapuje. Co zobaczyć? Pyta. Pokój. Mówię, ten, w którym... A tak, jasne, to ten na prawo, mały Forest, teraz tam śpi. Oprócz tego saloniku są tu tylko dwa pokoje, więc nie chciałbym go zbudzić. Ja na to, ależ zbudź, pogadaj z dzieciakiem, może dobrze mu to zrobi. Więc weszłem do pokoju Jenny i tam na jej łóżku zobaczyłem swojego synka. Spał twardo jak kamień i tulił do siebie misia. Gęsty, jasny lok opadał mu na czoło. Pani Karen pochyliła się, żeby zbudzić malca, ale powiedziałem, że nie, zostawmy go w spokoju. I kiedy tak stałem i patrzyłem na jego śpiącą twarz, czułem się tak, no prawie tak, jakbym patrzył na Jenny. Niech śpi, mówię do pani Karen, rano z nim pogadam.
Dobrze, Forest, ona na to. Odwróciła się w stronę drzwi, pogłaskałem małego po buzi, a wtedy on przekręcił się na bok i westchnął cichutko przez sen. Och, Forest, mówi do mnie pani Karen, kiedy już wyszliśmy z pokoju malca. Nie mogę w to uwierzyć, była taka młoda i wydawali się oboje tacy szczęśliwi. No powiedz, czy los nie jest okrutny? Jest, proszę pani, nie ma dwóch zdań. Musisz być, chłopcze, bardzo zmęczony. Tu w saloniku stoi kanapa, rozłożę ją na noc. A nie mógłbym przespać się na werandzie. Na tej bujanej ławie lubiliśmy z Jenny na niej siadywać, huśtać się. Oczywiście, zaraz ci przyniosę koc i poduszkę. No i zostałem na zewnątrz. Przez całą noc wiał wiatr, nad ranem zaczęło padać, ale nie było mi zimno ani nic. To była taka typowo jesienna alabamska noc. W sumie krótko spałem. Zamiast spać większość czasu dumałem o Jenny, o małym Forestie i o swoim życiu, w którym tak niewiele osiągłem. Niby wciąż byłem zajęty. Nie leniłem się ani nic, ale mało co mi wychodziło. Jak już zaczynało wychodzić, wtedy na mur beton musiałem coś schrzanić. Ale taka jest cena bycia idiotą. Nie? Rozdział drugi. Nazajutrz rano pani Karen przynosi mi na werandę śniadanie w postaci kawy i pączka. Deszcz przestał padać, ale niebo nadal jest szaro-bure, a w oddali słychać grzmoty, jakby Pan Bóg się wściekał na grzeszycieli. Pewnie chcesz się wybrać na cmentarz, mówi do mnie pani Karen. Pewnie tak. No, odpowiadam, chociaż wcale nie jestem tego taki pewien. To znaczy, z jednej strony coś mi mówi, że trzeba tam jechać, a z drugiej jest to ostatnie miejsce na świecie, jakie mam ochotę widzieć. Mały Forest jest już gotowy. Ona na to nie był tam odkąd. No, w każdym razie pomyślałam sobie, że powinien wybrać się z nami. Niech się powoli przyzwyczaja. Odwracam się i widzę, że dzieciak stoi w drzwiach, oddzielony od nas siatką na muchy. Minę ma smutną i trochę jakby skonserwowaną. Kto ty jesteś? Pyta się mnie. Ja? Forrest Gump, mówię, nie pamiętasz? Spotkaliśmy się kiedyś w Savannah. To ty miałeś tę śmieszną małpę? Tak, Zuzie, to był rasowy orangut. Jest tu z tobą? Nie. Rozstaliśmy się. Wiesz, jedziemy odwiedzić moją mamusię, powiada malec, a mnie łzy ściskają w gardle. Tak, wiem, mówię. Wsiedliśmy do samochodu pani Karen i ruszyliśmy w drogę. Przez cały czas wszystko we mnie dygotało. Patrzyłem na małego Foresta, który swoimi smutnymi oczkami gapił się przez okno na mijane widoki i zastanawiałem się, co u licha z nami będzie, jeśli chodzi o urodę cmentarzy. Ten, na którym leżała Jenny, był całkiem w porządku, głównie dlatego, że rosło na nim pełno wielkich magnolii i dębów. Przez chwilę krążyliśmy w koło po różnych alejkach, wreszcie przy jednym z największych drzew pani Karen zatrzymała samochód. Była niedziela, niedaleko w jakimś kościele dzwoniły dzwony. Wysiedliśmy z wozu. Mały Forest stanął przy mnie i zadarł główkę, więc wziąłem go za rękę i razem ruszyliśmy do grobu Jenny. Ziemia wciąż była mokra od deszczu i zakryta liśćmi, co je wiatr pozrywał. Ładne były te liście, czerwone i złote, w kształcie gwiazd. To tu leży mamusia? Pyta mały. Tak, kiciu, odpowiada mu babcia. A wtedy on pyta, mogę się z nią zobaczyć? Nie, to niemożliwe, mówi babcia, ale ona tu jest. Dzielny był z niego chłopczyk, naprawdę. Nie płakał ani nic. Ja na jego miejscu na pewno bym się pobeczał. Przez chwilę stał z nami pod drzewem, a potem znalazł sobie jakiegoś patyka i odszedł na bok, żeby się pobawić. Wciąż nie mogę w to uwierzyć, powiada mama Jenny. Ja też nie, mówię, to takie niesprawiedliwe. Wrócę do samochodu, pewnie chcesz z nią chwilę pobyć sam. No i pobyłem. Stałem nad grobem Jenny, wykręcałem sobie paluchy.
i czułem w środku pustkę. Umarli wszyscy, co ich kiedykolwiek kochałem. Najpierw Bubba, potem mama, a teraz biedna Jenny. Deszcz znów zaczął drobić. Pani Karen zawołała małego Foresta do samochodu. Odwróciłem się od grobu i ruszyłem w ich stronę, kiedy nagle usłyszałem głos: nie smuć się, Forest. Oglądam się do tyłu, ale tam nikogo nie ma, same groby. Naprawdę nie smuć się, powtarza głos. Myślę sobie, przecież to niemożliwe, a jednak to na pewno głos Jenny, tyle że samej Jenny nigdzie nie widzę. Jenny! Wołam. Tak, Forest, to ja, odpowiada. Nie bój się, wszystko będzie dobrze. Myślę sobie, chyba masz fisia, stary. A potem nagle Jenny mi się ukazuje, to znaczy nie powstaje z grobu ani nic, po prostu widzę ją w wyobraźni, ale tak wyraźnie, jakby była żywa i wciąż jest tak samo piękna jak dawniej. Musisz się teraz zająć małym Forestem, mówi do mnie, wychować go na dobrego i mądrego człowieka. Wiem, że sobie poradzisz, kochany, bo masz gołębie serce. Ale Jenny, wołam, przecież ja jestem idiota. To nieprawda, Forest. Ona na to: może nie jesteś najbystrzejszym facetem, ale masz więcej rozumu niż większość znanych mi ludzi. A teraz słuchaj, czeka cię wiele lat życia. Nie zmarnuj ich. Dobrze? O, dobrze, ale ilekroć znajdziesz się w tarapatach, zawsze będę przy tobie, rozumiesz? Nie bardzo. Po prostu o tym pamiętaj. A teraz głowa do góry, wracaj do siebie i spróbuj się zastanowić, co masz dalej robić. Jenny, mówię, nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ty. To ja, Forest, to ja. No, zmykaj stąd. Przecież pada, tylko głupi by tak stał i moknął na deszczu. Wróciłem do samochodu bez jednej suchej nitki. Rozmawiałeś tam z kimś? Pyta się mnie pani Karen. Chyba tak, mówi jej. Z sobą. Tego popołudnia siedzieliśmy z małym Forestem przed telepudłem i patrzyliśmy na mecz. New Orleans Saints grali z Dallas Cowboys, a właściwie nie grali, tylko dostawali baty. Już w pierwszej kwarcie przeciwnicy zdobyli 4 przyłożenia, a my nic, 0. Próbowałem się dodzwonić na stadion i wyjaśnić chłopakom, gdzie jestem, ale nikt w szatni nie odbierał telefonu. Pewnie jak mi pomysł dzwonienia zaświtał w głowie, wszyscy już byli na boisku. Druga kwarta była jeszcze gorsza od pierwszej. W przerwie wynik wynosił 42-0, a komentatory sportowe nic tylko gadają o tym, że Forrest Gump nie gra, że nikt nie wie, gdzie się Forrest Gump podziewa i inne takie bzdety. Wreszcie udało mi się połączyć z szatnią w Dallas, zanim się zorientowałem, co i jak. Trener Halley chwycił słuchawkę i kurde, ale się na mnie rozedrze. Gump, ty bęcwale, gdzie się u kurwy nędzy podziewasz? Powiedziałem mu, że Jenny nie żyje, ale on jakby nic nie kapował. Co ty pierdolisz? Jaka Jenny? Krzyczy. To miałem robić? Tłumaczyć? Jaka Jenny? Za długo by to trwało, więc mówię jedynie, że to moja bliska znajoma. Nagle słyszę w słuchawce głos właściciela Sańców. Gump! Właściciel Sańców ryczy mi do ucha. Uprzedzałem cię, że jak opuścisz choć jeden mecz, wywalę cię na zbity pyski. Właśnie to robię. Wywalam cię. Masz mi się więcej nie pokazywać na oczy. Ale proszę pana, Jenny, wczoraj dowiedziałem się, że ona... Gump! Nie wciskaj mi tu kitu. Dobrze wiem, coście sobie razem obmyślili ty i ten twój zasrany agent. Chcecie więcej szmalu, ale nic z tego. Nie ze mną te numery, więc trzymaj się stąd z daleka, słyszysz? Bo inaczej gorzko pożałujesz. I co? Pyta mnie mama Jenny. Wszystko im wyjaśniłeś? Tak, jakby. Na tym skończyła się moja kariera zawodowego futbolisty. Należało teraz znaleźć jakąś pracę, żeby utrzymać siebie i małego Foresta. Większość pieniędzy, co jej wysłałem dla dzieciaka Jenny, wpłacała do banku.
razem z czekiem na 30 tysięcy odesłanym mi przez panią Karen. Była to całkiem pokaźna suma, tyle że nie zamierzałem jej ruszać, a z samych procentów nie dałbym rady wyżyć, więc musiałem się rozejrzeć za robotą. Następnego dnia rano zacząłem studiować ogłoszenia w prasie, a nieciekawie to wyglądało. Najczęściej ludzie potrzebowali sekretarek, sprzedawców do używanych samochodów i innych takich, a mnie zależało na czymś bardziej dystyngowanym. Nagle coś mi wpadło do oka. Szukamy chętnych do wielkiej kampanii promocyjnej. Przeczytałem, doświadczenie niewymagane, pracowitość gwarancją ogromnych zysków. Niżej podany był adres miejscowego motelu i wiadomość, że zebranie informacyjne odbędzie się 10:30 rano. Ostatnie zdanie brzmiało: niezbędna łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Pani Karen, co to takiego kampania promocyjna? Pytam mamę Jenny. Nie jestem pewna, Forrest, ona na to, ale kojarzysz, w centrum jest taki sklep z fistaszkami. Czasem stoi przed nim facet przebrany za wielkiego fistaszka i rozdaje przechodniom maleńkie torby orzeszków. To właśnie coś takiego. Aha, przyznam wam się, że liczyłem na coś bardziej ambitnego, ale kusiły mnie te ogromne zyski. Myślę sobie, ogromne zyski piechotą nie chodzą. Poza tym, jakby mnie wsadzili w kostium i kazali udawać orzecha, to przecież nikt by się nie skapował, że tam w środku siedzę akurat ja. Okazało się, że wcale nikt nie chce robić ze mnie fistaszka. Szło o coś zupełnie, ale to zupełnie innego. Wiedza, woła facet w motelu. Wiedza to klucz do wszystkiego. Było nas 8 czy 10 chętnych. Kiedy zjawiliśmy się w niewielkim motelu, kobieta w recepcji skierowała nas do salki, w której stała kupa składaków, znaczy się składanych krzeseł, a na podłodze telefon. Siedzimy, czekamy, gdzieś tak po 20 minutach drzwi się otwierają, wchodzi wysoki, chudy gość, ładnie opalony, strojny, w biały garnitur, białe skórzane buty, włosy ma natłuszczone i zaczesane do tyłu, wąsiki cienkie jak makaron, nitka. Nie przedstawia się ani nic, tylko staje na środku i zaczyna gadać. Wiedza, wykrzykuje ponownie, a oto i ona. I wyciąga z torby wielką płachtę papieru i pokazuje nam różne rodzaje wiedzy, co są na niej przedstawione. A są tam barwne rysunki dinozaurów i statków i roślin uprawnych i dużych miast. Są rysunki kosmosów i rakiet, telepudeł i radiów i samochodów. Po prostu kurde. Wszystkiego. Pomyślcie, tylko możecie tę wiedzę dostarczać ludziom do domu, to wasza życiowa szansa. Zaraz, chwileczkę, odzywa się nagle ktoś z sali. Czy tu przypadkiem nie chodzi o sprzedaż encyklopedii? Skądże znowu? Oburza się mówca. Bo tak mi to wygląda, upiera się tamten. Ale jeśli nie chodzi o sprzedaż encyklopedii, może nam pan powie, o co chodzi? My nie sprzedajemy encyklopedii, krzyczy mówca. My dostarczamy ludziom wiedzę. A więc miałem rację. Skoro ma pan takie podejście, nie jest pan mile widziany w naszym gronie, ryczy facet w białym garniturze. Proszę wyjść i nie przeszkadzać. A pewnie, że wyjdę, mówi tamten i rusza w stronę drzwi. Już raz mnie wrobiono w encyklopedię, to jeden wielki szajs. Jeszcze pan pożałuje, woła gość w garniturze. Będzie pan zazdrościł innym sławy i pieniędzy. I trzasł za nim drzwiami tak mocno, że gdyby tamten nie wyskoczył za próg, to gałka wbiłaby mu się w dupsko. Szkolenie trwało mniej więcej tydzień, a polegało na tym, że musieliśmy wykuć na blachę słowo po słowie całą długą gadkę, żeby dobrze zachwalać naszą encyklopedię. Tyle, że nasza encyklopedia nie nazywała się encyklopedia. Nasza encyklopedia nazywała się leksykon wiedzy. Facet w białym garniturze był instruktorem i kierownikiem okręgowym od spraw sprzedaży. Na nazwisko miał Traswell, ale mówił, żeby mówić na niego Slim.
No więc tak jak Slim powiedział, w naszej pracy nie chodziło o sprzedaż. My nie sprzedajemy encyklopedii, my dostarczamy ludziom do domu wiedzę, a wygląda to tak. Każdy klient, który podpisze umowę, że do końca życia będzie co roku kupować za jedyne $250 od sztuki nowy suplement, otrzyma za darmo leksykon wiedzy. Czyli ludzie naprawdę dostaną coś za nic, a firma zarobi średnio 10 tysięcy na sprzedaży suplementów, których druk kosztuje około 5 dolców. My mamy dostawać 10% od każdej zawartej umowy, a Slim 5% od naszych zarobków. Czy można wyobrazić sobie lepszy interes? W poniedziałek przydzielono nam pierwsze zadanie. Wcześniej Slim kazał nam się ładnie ubrać w krawat, no i w ogóle koniecznie się ogolić i wyskrobać brud spod paznokci. I jeszcze dodał, że w godzinach pracy picie alkoholu jest surowo zabronione. Przed motelem czekała ciężarówka z otwartą budą, jak do wożenia bydła, a Slim zapędził nas do środka i ruszyliśmy. A teraz, słuchajcie, powiada po drodze, będę was kolejno wysadzać. Szukajcie przed domami zabawek, huśtawek, piaskownic, rowerków, tego typu gówna. Nasz produkt kierujemy przede wszystkim do młodych rodziców. Młodzi mają przed sobą więcej lat życia, więc dłużej będą kupować nasze suplementy. Jeżeli przed domem nie widać ani dzieci, ani zabawek, nie traćcie czasu, tylko idźcie dalej. No dobra. Zaczęliśmy kolejno wysiadać z ciężarówki. Osiedla, które nam poprzydzielano, wyglądały dość obskurnie, ale Slim mówił, żebyśmy się nie dziwili. Właśnie w takich miejscach najłatwiej robi się interesy. Do ładnych, bogatych osiedli nie mamy się co fatygować, bo bogaci ludzie są na tyle mądrzy, że nie dadzą się nabrać na ten szwindel. W porządku. Na widok huśtawki dla dzieci skręcam schodnika, idę do drzwi, pukam, otwiera kobieta, natychmiast wtykam nogę za próg, tak jak to radził Slim. Czy może mi pani poświęcić minutkę? Pytam grzecznie. A czy ja wyglądam na taką, co ma pełno wolnego czasu? Ona na to. Ubrana jest w koszulę nocną, a włosy ma pozawijane na wałki. Z głębi mieszkania dochodzą wrzaski dzieciarni. Chciałbym z panią porozmawiać o przyszłości. Pani dzieci, klepie w nauczoną formułkę. A co pana obchodzą moje dzieci? Pyta podejrzliwie kobieta. Dzieciom potrzebna jest wiedza, klepie dalej. Kim pan jest? Jednym z tych nawiedzonych kaznodziei? Nie. Proszę pani, przychodzę ofiarować pani i pani rodzinie piękny upominek. Mówię, najlepszą na świecie encyklopedię. A to ci numer, woła kobieta. Panie, czy ja wyglądam na taką, którą stać na kupno encyklopedii? No to fakt, nie wyglądała, ale co miałem robić? Ciągłem dalej wyuczony tekst, ale ja wcale nie chcę sprzedać pani encyklopedii. Ja pragnę ofiarować pani wiedzę. Nie rozumiem ona na to. To znaczy, że chce mi pan tę encyklopedię wypożyczyć, czy jak? No, nie, mówię, gdyby mnie pani na chwilkę wpuściła do środka, więc wpuściła, a nawet zaprowadziła do pokoju i powiedziała, żebym sobie klapnął na kanapie. O kurde, teraz będzie z górki na pazurki, ucieszyłem się, bo w czasie szkolenia Slim ciągle powtarzał, że jak nas wpuszczą za drzwi, to dalej jest z górki na pazurki, więc klapłem, potem otwarłem torbę z broszurami i rozpocząłem kolejną gadkę.